Witam na dzisiejszym kolejnym wydarzeniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, na dzisiejszym spotkaniu minikonferencji naukowej Zmiana oblicza Ziemi Namysłowskiej. Dzisiaj mamy spotkanie poświęcone różnego rodzaju przemianom, jakie dokonały się na naszym terenie, na terenie powiatu, miasta po roku 1945. Także dzisiaj kilku prelegentów wystąpi przed Państwem. Zachęcam jak najbardziej do dyskusji na koniec dzisiejszego spotkania. Po raz drugi spotykamy się dzisiaj w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, podobnie jak przed tygodniem na wykładzie goście. Dzisiaj również na sali jednej z sal szkolnych. I na początek wykład wprowadzający, wykład, prezentacja do późniejszych wystąpień. Sytuacja powiatu namysłowskiego, Namysłowa przed rokiem 45, krótkie naświetlenie sytuacji. Na tym slajdzie mamy mapę Niemiec w roku 1937, przed rozpoczęciem ekspansji w roku 1938. Podział na landy, kraje związkowe, nieco inny niż obecnie. Widzimy, że dominujący land to były wówczas Prusy, na kolor niebieski zaznaczone. Również Śląsk widoczny tutaj przy granicy z Polską. W skład kraju związkowego Prusy wchodził, dzieląc się na rejencję dolnośląską Niederschlesien i górnośląską Oberschlesien. Powiat namysłowski, część rejencji dolnośląskiej w prowincji śląskiej ze stolicą we Wrocławiu. Po sąsiedzku, nieopodal, granica z Polską, kilkanaście kilometrów od Namysłowa. Również Śląsk graniczył wówczas z Czechosłowacją oraz z krajem związkowym Saksonia, widocznym na kolorze pomarańczowym oznaczonym. Sam Śląsk, widoczny na kolejnym slajdzie, kolor jaśniejszy, to są granice prowincji w roku 22. Kolor ciemniejszy, taki pomarańczowy, są tereny utracone na rzecz sąsiadów po traktacie wersalskim i po plebiscycie w roku 21, po powstaniach śląskich. Mamy na kolor pomarańczowy zaznaczone kolory plebiscytowe, widzimy w rejonie Katowic oraz rejon Sycowa, Ryktala, tereny utracone na mocy traktatu wersalskiego. Na dole przy miejscowości Chulcin, czyli obecnie Chlucin w Republice Czeskiej, to również teren, który Czechosłowacja z kolei otrzymała na niekorzyść Republiki Weimarskiej, czyli ówczesnych Niemiec. Pozostałe tereny to na rzecz Polski utracone przez Niemcy. Powiat namysłowski widzimy nieopodal terenu ryktalskiego. Część powiatu trafiła do Polski, pozostała część w Niemczech. Powiaty sąsiednie: sycowski, oleśnicki, brzeski, opolski i kluczborski. Podobnie jak obecnie, oprócz sycowskiego, bo tego powiatu od kilkudziesięciu lat nie ma, jest częścią powiatu oleśnickiego. Ale to mamy chyba przedstawiające jeszcze ten wczesny podział. To widzę, że to jest bardzo blisko sycowa ta granica, a później wymieniono część. Tam była ta sprawa dziadowej kłody, że tak, przez chwilę była. Tak, tak. Znaczy od strony wschodniej była bardzo blisko Sycowa i jest dzisiaj, bo tam są Pisarzowice, także to jest jakieś tam 2-3 kilometry, gdzie tą drogę tydzień temu otwierali. Jeśli chodzi o powiat namysłowski, to w 1939 powierzchnia powiatu wynosiła 501 km kwadratowych, czyli znacznie mniej niż obecnie. Obecnie to jest niecałe 750 km. Powiat miał 31 227 mieszkańców, czyli w przeliczeniu na kilometr kwadratowy to było 62,3. Jeśli chodzi o wyznania religijne, dominowali protestanci, niecałe 54%, katolicy 46%, w powiecie jeszcze było 16 ostatnich Żydów. Malała stopniowo ta populacja od połowy XIX wieku, kiedy było ich najwięcej, to w ciągu drugiej połowy wieku XIX-XX stopniowo ta liczba malała, aż w roku 39 mieliśmy 16 ostatnich Żydów namysłowskich, jak widzimy 0,05 zaledwie procenta populacji powiatu. Około roku 1935 bezrobocie sięgało na obszarze powiatu 3%, z czego 95% niezatrudnionych stanowili robotnicy. Występował nadmiar siły roboczej, było stosunkowo za dużo robotników w porównaniu do zakładów przemysłowych, fabryk, które na terenie powiatu się znajdowały. Wprowadzono wówczas system prac interwencyjnych, ale całkowicie sytuację odwrócił wprowadzony w marcu 1935 roku obowiązek służby wojskowej. Czyli po prostu duża część tych osób niezatrudnionych wstąpiła, została wcielona do armii.
Sektory przemysłowe i rolnicze wówczas zaczęły odczuwać braki kadrowe, czyli sytuacja się odwróciła z bezrobocia, z nadmiaru siły roboczej. Sytuacja całkowicie nam się odwróciła o 180 stopni i mieliśmy braki kadrowe w tych sektorach. Następowała rozbudowa przemysłu na przełomie lat 30. i 40. przed jeszcze rozpoczęciem II wojny światowej. W maju 1939 roku rozpoczęła się budowa fabryki przetworów ziemniaczanych przy ulicy Magazynstrasse, obecna Łączańska. Budowa trwała do roku 1941. Po jej zakończeniu pracę w fabryce znalazło ponad 200 osób. 200 osób mieszkańców powiatu plus liczni robotnicy przymusowi, którzy trafiali w czasie II wojny światowej na obszar powiatu. Innym zakładem przetwórczym, który wówczas powstał, była mleczarnia, którą wybudowano przy Elzerstrasse, czyli ulicy Oleśnickiej. Nie chodzi tutaj o działającą wcześniej mleczarnię przy Widawie, na miejscu, gdzie obecnie jest wyburzany ten kompleks. Mleczarnia działa również po drugiej stronie ulicy, mniej więcej na miejscu, gdzie obecnie jest stacja Orlen. To, że tam taki kompleks mleczarni przy ulicy Oleśnickiej funkcjonował. Jesienią 1939, po kampanii wrześniowej, na obszarze powiatu zaczęli pojawiać się robotnicy przemysłowi, zaczęły powstawać obozy pracy przymusowej, tworzone zarówno z jeńców wojennych, jak i robotników, osób cywilnych. W latach 1939-1945 przewinęło się przez te obozy ponad 6,5 tysiąca osób różnych narodowości, oprócz Polaków, między innymi Francuzi, Jugosławianie i jeńcy ze Związku Radzieckiego. I szczególnie złą sławą cieszyła się fabryka amunicji w Nasadel, czyli Jastrzębiu, w której niewolniczo pracowali jeńcy sowieccy. Tam kilka tysięcy jeńców radzieckich straciło życie podczas pracy w tej fabryce podziemnej, fabryce amunicji. Tutaj mamy plan miasta według stanu na styczeń 1945 roku, czyli na moment, kiedy Niemcy opuszczali to miasto, ludność cywilna, uciekając przed nadciągającym frontem. Napis zresztą na planie mówi, że to jest stan na 19-20 stycznia 1945 roku. Można ten plan znaleźć w internecie, są tam wyjaśnione te numery, które tutaj na planie się znajdują, co to oznacza, dany numer. Jeśli chodzi o miasto w czasie II wojny światowej, w roku 1939 miasto liczyło 8194 mieszkańców. Burmistrzem Namysłowa był dr Ernst Lober, który tą funkcję pełnił od 1926 do 1945 roku. Jego zastępcą, czyli zastępcą burmistrza był Alfred Krawacek. Miasto się powiększyło w latach 30. W 1936 do miasta włączono wieś Bymwic, czyli obecny rejon ulic 1 Maja Kalinowa. Na obrzeżach Namysłowa budowane były osiedla robotnicze. Takie osiedle na przełomie lat 20. i 30. powstało na ulicy Sejmowej i Kopernika. Przedwojenne budynki zachowały się do dzisiaj w dużym stopniu w tym miejscu. A zabudowa jednorodzinna, dwurodzinna powstawała na ulicach Kościuszki i przyległych. Plater, Chopina w tym rejonie między innymi. I 56% mieszkańców w roku 1939 zatrudnionych było w przemyśle lub rzemiośle. Działalność Armii Krajowej, myślę, że może to też zostanie rozszerzone w kolejnych wystąpieniach. W latach 1942-1944 na obszarze powiatu namysłowskiego funkcjonowały w ramach obwodu Reduta oddział Armii Krajowej. Ich dowódcą był widoczny na fotografii pochodzącej z Trzcinicy nauczyciel Józef Rabiega. U dołu jest upamiętniająca go tablica pamiątkowa przy wjeździe na teren zakładów przetwórstwa ziemniaczanego, gdzie pracował i mieszkał w czasie II wojny światowej Józef Rabiega, gdzie funkcjonowała komórka Armii Krajowej. Obwód Reduta liczył około 2500 konspiratorów. Duża część z nich nie przeżyła wojny z powodu masowych aresztowań, które w drugiej połowie 1944 roku miały miejsce. Praktycznie zakończyły one funkcjonowanie jednostki. Osobna komórka działała na dworcu kolejowym w Namysłowie. Osobna komórka konspiracyjna na węźle kolejowym Namysłów, znacznie bardziej rozbudowany niż obecnie. Jeśli chodzi o zdobycie Namysłowa przez wojska radzieckie, to 19 stycznia 1945 roku Armia Czerwona przekroczyła dawną polsko-niemiecką granicę w rejonie Praszki. Praszka do roku 1939 była położona w Polsce. Może to zostawać przez to, że jest obecnie w województwie opolskim, ale tamten rejon był po polskiej stronie granicy. Namysłów zdobyty został 22 stycznia 1945 roku przez żołnierzy 91. Brygady Pancernej. Wchodziła ona w skład 3. Armii Pancernej Gwardii generała Pawła Rybałki. Generał Rybałko widoczny tutaj na slajdzie podczas walk. Nie jest to Namysłów, jest to zdjęcie z innego miejsca frontowego.
takie wprowadzenie do kolejnych wykładów, które będą poświęcone sytuacji właśnie Namysła po zdobyciu go przez Rosjan i tworzenia się polskiej administracji w mieście. Bitwa pod Smarchowicami Śląskimi, czyli największe starcie zbrojne na terenie ziemi namysłowskiej w roku 1945 pod wsią Smarchowice Śląskie, wówczas Windisch-Marchwitz. To było starcie pomiędzy oddziałami niemieckiej 269 Dywizji Piechoty, wspartej przez lokalne oddziały samoobrony zwane Volkssturmem oraz jednostki Hitlerjugend oraz wojska radzieckie z 78 Korpusu Strzeleckiego. Wojska pancerne Rybałki po zdobyciu Namysłowa wykonały zwrot w stronę Opola, zajęły tą niszę oddziały Korpusu Strzeleckiego dowodzonego przez generała Akimowa, które dalej nacierały na Bierutów i Oleśnicę. W czasie tej bitwy poległo co najmniej 172 żołnierzy niemieckich. Jeszcze kilka lat temu ich taka zbiorowa mogiła znajdowała się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Jana Pawła II, ale w ostatnich latach zostali oni ekshumowani na odpowiednią nekropolię, na której żołnierze niemieccy polegli w 1945 roku spoczywają. Żołnierze radzieccy początkowo również byli chowani na terenie Namysłowa, ale następnie ekshumowano do Wrocławia na cmentarze oficerskie i żołnierskie. Jeśli chodzi o tą pierwszą prezentację stanowiącą wstęp do dzisiejszego wykładu, to tyle. Dziękuję za uwagę. Oddaję głos kolejnym prelegentom. Jeszcze pod koniec jeden temat dzisiejszego spotkania zaprezentuję, ale to już tak krótko będzie.